Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z modyfikacji Gothica 2 pod tytułem Odyseja w imieniu Króla. Aktualnie znajdujemy się na wyspie Tamora i trzeba odbić miasto z rąk orków. Zaczęliśmy to robić tak naprawdę w poprzednim w sumie odcinku tutaj przed miastem. Wszystko sobie wyczyściliśmy, ale niestety te większe ekipy orkowe są no w środku. I chyba zostałem zauważony. Nie wiem przez kogo, ale widocznie tak, ponieważ no tutaj właśnie widzimy, że ork szaman nas zaczął atakować, a tamci orkowie biegają tam gdzieś za domem, czy tam w środku i próbują się do nas dostać i wiecie co, to może być bardzo fajna sytuacja, żeby tego szamana sobie stąd oczywiście załatwić, ponieważ... Zginę? Nie. Ponieważ właśnie... On by nam bardzo przeszkadzał, na pewno jeszcze tam, tak, jeszcze jakiś tam chyba jeden jest, co widzimy, chociaż... Ciężko powiedzieć. Ale, o kurde. Ale na pewno taki jeden szaman nam... Zabicie go ułatwi nam sprawę, co nie? Tylko nie wiem. Dobra, czy sobie poradzę? Jednak sobie poradziłem. W sumie fajnie, że nas tutaj tak zauważyli. Bo jakoś tak delikatnie, chociaż może no nie do końca, chciałem pojedynczo właśnie sobie ich tak powyciągać tyle, ile mogę. Próbowaliśmy w ogóle z lewej strony wtedy, w poprzednim odcinku. Może zaczniemy teraz z prawej, może będzie troszkę łatwiej. Lepiej to znaczy. I no jakoś to powoli sobie oczywiście zrobimy. Więc może tutaj trochę tego czasu nam zejść na to, żeby tych orków, no stąd, wiecie, wykurzyć. Nie no. Co tu się wydarzyło? Ten ork nie żyje, to jest jakiś, znaczy może nie do końca ważny ork, ale po prostu... Tam mi z 1000 expa za niego uciekło, tylko jak to jest? Kurde, no nie mogę teraz... Czy przedtem jakby, nie wiem, szaman do nas strzelał i przypadkowo jego trafił i zabił? Czy jak to będzie wyglądało teraz w sumie? Czy sobie... On leży całkiem. A jeżeli sobie wczytam całkowicie ten pierwszy zapis z początku odcinka dosłownie, to on tam żyje? On leży. Kurde. Czyli coś się musiało tam wydarzyć. No miejmy nadzieję, że... Chociaż nie, no tam... Nic się oczywiście nie stanie, no oprócz tego, że... Expa straciliśmy, no ale to trudno. I jak już tak w sumie... Wczytywałem, to mogę w sumie spróbować... Kurde, trafił mnie. No mi się uleczył. No chciałem po prostu spróbować zrobić to tak. Żeby nie trafić, żeby nie zostać trafionym. Boli mnie palec ogólnie, u lewej ręki, tym, którym na boki się ruszam. Na klawiaturze, co nie? D. I kurde, trochę mi to tak przeszkadza, szczerze mówiąc. No, udało się, fajnie. Możemy sobie teraz nawet zapisać, czyli dobrze, o to mi chodziło, no też tam, wiadomo, żebyśmy nie próbowali milion razy, ale jak się udało, to się udało. Ktoś tam właśnie zauważył, że fajna muzyczka jest tutaj w tle, no fajna, fajna, w Tamorze, naprawdę. Trzeba przyznać, że ma swój ten klimacik taki. No tam ich jest, kurde, w cholerę, co nie? Ale mówię, możemy sobie tutaj jeszcze spróbować. Dobra, mam plecy ogólnie. Oni widocznie przeskoczyli na drugą stronę. Teraz nas szukają? Czy po której oni w końcu stronie są? Czy jak? Gdzie oni biegają? Tutaj są. Okej.
Oni się chyba sami razem trochę zablokowali, szczerze mówiąc. Można zauważyć. On się też nie blokuje, nie? No jakiś ma tam problem. O, dobra, jednak się trochę odblokował, ale dobra. Zmylił mnie po prostu jakoś ten znacznik i miałem wrażenie, że są po prostu po drugiej stronie, czyli tam na zewnątrz, poza miastem, a tu się okazało, że są tutaj w środku. No tak jak nas tam gonili, to widocznie właśnie musieli tam zeskoczyć. No i tutaj właśnie można by było sobie niby wykorzystać tą sytuację, że... O! Mamy tutaj właśnie murek, tylko że... W sumie nawet on jakby wskoczył, to by się nic nie stało. No właśnie, tylko... Wiecie, to będzie jeden na jeden, to spoko, nie? On jest twardy, tylko że kurde... No jakoś nie może wskoczyć. Tam się w ogóle na kowala tamtego rzucili wszyscy. Aha, czyli to jest tak, że no... Na niektórych jakby się jeszcze tam... Niektórych jeszcze nie załatwili. I póki jakby nam się nie załadują na oczach ci... Te postacie... Dobra, pozdro. To ich nie zabije. Nie zabiją ciorkowe. Tylko teraz tak, ja jak właśnie O tym chciałem powiedzieć. Wyciągnę kuszę, to mu się uda tutaj wskoczyć. A tak to 10 razy próbuję i nie udaje mu się tu wskoczyć. No to jest po prostu jakiś chyba żart. No ale trudno. Chyba trzeba... Może samemu do niego zeskoczyć. Bo tutaj byśmy go mieli... Tak, jeden na jeden. Trafił mnie, kurde. Słyszałem to wyciągnięcie mieczy, ale to tak, to tam do nich. Nie no, kurde, tam jest zbyt spora ekipa. Nie wiem, jak ja to zrobię, ale... Może powinienem faktycznie sobie zacząć od tych innych wysp, posprawdzać te inne wyspy, dopiero tutaj na koniec przyjść. No to wiecie, z tym się niby nie pali, ale jak już tak sobie to włączyłem, no to mówię, zrobimy, ale no dobra. Zrobić to się da zrobić, co nie? Tylko kwestia tego, ile czasu nam na to zejdzie. No i tutaj właśnie była dość duża ekipa i mieli kusze, ale wyciągnęli bronię. No i tu nie każdy jakby od razu sobie skakiwał. I można to właśnie wykorzystać, jak się dobrze to oczywiście tutaj uda zrobić, to jakoś tak mniej więcej pojedyncze może nam będą tu wskakiwać, nie? No i też można niby z tej kuszy, a fajnie by było, jakbyśmy sobie na tamten domek na przykład wskoczyli. Spróbujemy z kuszą. Bo wiecie... Dobra, zablokowało mi się. Okej, wskoczył. Nie mogę biec! Dobra, ja nie wiem, co to się tu w ogóle dzieje z tą gierką czasami. Ona jakby przeciwko mnie normalnie działała. W ogóle postać mi się zablokowała akurat wtedy, jak ten ork zaczął wskakiwać. Wiecie, to po prostu dziwne jest, nie? Że te rzeczy się nagle w takich momentach dzieją. Nie, że tutaj narzekam, tylko po prostu tak akurat, nie? No, gorszego momentu naprawdę nie mogła mi gierka dać. No dobra, możemy sobie znowu spróbować coś z kuszą. Oni tutaj wskakują, nie mogą wskoczyć. Tylko, że jak podskoczy, to zaraz znowu mnie któryś trafi, kurde. Tego niby trafiamy, chociaż tak nie do końca. Ja pierdziel. Trochę to może potrwać. No bro, w sumie tutaj to trzech nam zostało tak naprawdę. Tego byśmy tylko jeszcze ściągnęli. No i moglibyśmy zeskoczyć. Ja nie wiem dlaczego, czy ja chyba w dach trafiam, nie? Chociaż wątpię, ale z takiej odległości te belty w ogóle nie wchodzą. Dobra, no może faktycznie w dach tam trafiam. Dobra. Aha, jakby... Okej, znowu. Można by było... zeskoczyć. No i tutaj z nimi tak... No nie, no kurde, mogli poczekać.
aż zeskoczę. Nie chcę też tak za bardzo w tamtą stronę, no bo tam zaraz tamci by się na mnie rzucili. Byłoby trochę lipa. Dobra, ginę. Oj, zajebie to w cholerę czasu. Tu tych orków jest dużo. Ja tu, nie wiem, powinienem przyjść silniejszy chyba. W sensie, powinienem mieć dwa razy więcej HP, tak jak ktoś tam pisał, że ponad 1000 HP miał, jak wybijał właśnie tych orków tutaj. Miałem 500. No i miał 10 leveli więcej, nie? Także może po prostu zrobił tak, że te wyspy czyścił inne najpierw i dopiero później tutaj, nie? No nic, no nie będziemy sobie tak jakoś dobrze radzić, to wrócimy tutaj po prostu kiedyś tam. Naprawdę po prostu, jak nie jedna rzecz, to druga. Teraz mi gierkę wywaliło, nie zdążyłem zapisać, jak zabiłem tych dwóch orków i musiałem jeszcze raz to zrobić, ale w sumie zrobiłem to kuszą. Także... tutaj jest ok, no i tam jest kolejna taka ekipa. Kurde, no jakby te grupy były mniejsze, to by jakoś to naprawdę całkiem inaczej wyglądało. Tam jest ich dużo, tutaj moglibyśmy niby tych dwóch sobie ściągnąć jakoś. No zajebiście, kuszę. No i dostałem. 4 razy dostałem? Ja to pierdzielę. Dobra, nie chce mi się. Trzeba wykorzystywać jakieś takie różne budynki czy coś chyba, no bo po prostu... inaczej tego nie widzę. Co jeżeli byśmy weszli tu? O nie, tu się dobra. Nie, tu nie ma co, tam się zablokujemy jeszcze. Dobra. Trafił mnie, okej. Okay. Spoko. Goni mnie chyba cała ekipa. Chyba cała ekipa, ale... są oni tutaj... na dole. Może im się nie uda tak łatwo wskoczyć. I spróbujmy, no... kuszą. W sumie spróbujmy z przyspieszeniem czasu. Jak się uda, to się uda. Nie wiem, co mnie trafiło. Miałem wrażenie, że mi HP spadło, chociaż może się mi coś przewidziało, ale miałem wrażenie, że właśnie jakoś tak ten pasek mi troszeczkę... albo może tamten mnie jakoś tak dziwnie trafił, ale no... raczej to więcej HP by mi przecież zabrało, nie? Chciałbym, żeby dokładnie on wyciągnął broń, chociaż nie, chyba nie cała ekipa tutaj przybiegła, ale dobra. Tak jest okej. To nawet fajnie poszło. No i jakby te pełty też, kurde, wszystkie wchodziły. Kolejny poziom, no też mowa była dużo o tej alchemii, dobrze by było się tego wyuczyć. No tylko kurde, dobrze by było też tej kuszy w sumie się podszkolić, bo tutaj by się nam bardzo przydała, jeszcze bardziej nawet. A wiecie... alchemia... też jest pytanie takie, ile byśmy sobie mogli wytworzyć na przykład takich mikstur, które dawałyby nam na stałe życie. Jeżeli chodzi o eliksiry, siły i tak dalej na stałe, no to w sumie... ej, no przecież mieliśmy zacząć korzystać z tego. Już chyba jesteśmy ponad ten próg. Tak. Możemy zacząć korzystać. W sumie teraz nawet to się nam przyda. Zacząć korzystać z eliksirów na stałe, siły i tak dalej, bo już chyba jesteśmy na tym progu maksymalnym. Także 5 razy po 3, okej. Okay. Będziemy mieli 15 sił dodatkowo w sumie. Będziemy również mieli jeszcze z jedzenia kolejny jeden punkt tutaj. Tutaj kolejne 3. Czyli już mamy chyba 19 więcej siły. Bonus 1 do sił po zjedzeniu 3 sztuk. Na razie w sumie zostawmy. My się w sumie możemy uleczyć. I chyba to wszystko na razie, tak? Tutaj będzie można oczywiście coś tam sobie zrobić, nie? Właśnie jakieś takie zupy, które coś tam na stałe dają i wtedy
Będzie można tego trochę poużywać. Mocy korzeni też jest 13, tak żebyśmy mieli potek też jakiś z tego. Nie pamiętam dokładnie, co by było potrzebne na mikstury życia same, ale dobra, no mamy teraz już 203 siły, także to też na pewno nam się w tym momencie przyda, co nie? Ta większa ilość siły, tam 20 więcej, no to też jest oczywiście lepiej. Nie kuszą, nie! Kurde, musiał mnie trafić, no ale dobra, trudno. I w sumie... Ej, co? Dobra. Nie wiem, skąd on się tam wziął. Dobra, to było bez sensu. Ten skok był bez sensu. I w sumie... już wam kończę. Mieliśmy ten miecz nowy, nie? Czarny miecz. To tylko, że on jest na tą, kurde, zręczność. 51 punktów. My, jeżeli sobie teraz byśmy zdjęli wszystko na siłę i założylibyśmy na zręczność, to i tak by końcowo nie było lepsze, ponieważ no my mamy też same obrażenia z siły. Musielibyśmy się trochę tej zręczności wyuczyć, żeby to miało sens, nie? Tutaj w sumie tak naprawdę no tam tylko 5 obrażeń dochodzi, byśmy naostrzyli, chociaż jeszcze chyba nie możemy go naostrzyć. To by było więcej, ale no na razie nie ma sensu, ale kurde, nie wiem czy nie wrócić się, ale to też będziemy musieli na to punkty wydać nauki. Na chwilę się wrócić na statek i nauczyć się wytwarzania miecza takiego jednego z magicznej rudy, bo tam chyba był trochę lepszy. Nie wiem, czy on 180 obrażeń nie miał. Tak mi się coś wydaje. Wiecie co? Chociaż kurde, tutaj bym znowu musiał biec tak naprawdę. Teleport mam w sam środek. Jakbym ten środek tak sobie wyczyścił, żebym mógł sobie tutaj wrócić teleportem, to by było spoko. Czekajcie, bo jak tak wszedłem tutaj, to mogę sobie to wszystko wziąć. No i nie wiem teraz, czy iść, czy dalej lecieć dopiero później. Już jakoś tak jak zaczęliśmy, no źle to nie idzie, nie? W sumie teraz nie ma co kombinować może. Nie wiem, ale... Po prostu... Ale fajniej było, jakby było trochę tam... Jakby było trochę tam lepiej, nie? Z jakimiś tam... Z jakimiś tam obrażeniami jeszcze jakby były większe, to by też nawet było spoko. Tam z alchemią może bym coś tam pokminił, musimy sprawdzić. Dobra. Tak właśnie coś czułem, że on... On z 40 hitów teraz chyba w locie mi wydał, nie? Dobrze, że się obroniłem. Tak właśnie coś czułem, że on tam po dachu biega. No i dobra, tutaj mamy tą stronę, można powiedzieć, że już załatwioną. W ogóle te przedmioty, które chyba zbieraliśmy, tak mi się wydaje, to one jakby się zresetowały i jeszcze raz możemy zbierać. Tak jak tu byliśmy w tym drugim, czy tam trzecim rozdziale, drugim chyba. Ale muza to tu nieźle daje, nie? No i dobra, fajnie, bo tutaj się... Udało mi tych dwóch ściągnąć. Nie wyciągaj kuszy. Żaden. Będzie dobrze. On to się trochę przyblokował. On mnie może zaraz trafić. Dobra, na szczęście... Na szczęście nie. Mogę troszkę odbiec od tego daszku, chociaż nie wiem czego... No właśnie. Dobra, wyciągnijmy miecz. On i tak tu nawet wskoczył. Może tutaj na trawkę. Okej, fajnie, elegancko. Dobra, czyli naprawdę, no tą alchemię trzeba będzie ją ogarnąć. Muszę zobaczyć po prostu, ile nam punktów nauki wyjdzie na to, żeby się nauczyć eliksiru siły i życia. Oczywiście, no też tam w przyszłości tej z ręki się nauczymy. No i jakie są składniki, ile będziemy mogli do życia, szczególnie no ile będziemy mogli tego zrobić, no bo tam wiadomo, eliksir siły to smoczy korzeń i coś tam jeszcze, nie? Nie wiem, czy rdes polny jakiś? Czyli jeżeli tak, to i tak by wystarczył, ale nie jestem do końca pewien, co tam było jeszcze. Nie pamiętam, co tam było na życie, będę sobie musiał to sprawdzić, może sobie od razu poza odcinkiem, po tym od razu jak pójdę przygotowywać ten odcinek, to sobie go właśnie, sobie tą właśnie alchemię sprawdzę. I teraz oni...
rzucili taką naprawdę konkretną grupą na mnie. Bardzo daleko mnie zauważyli. Spróbujmy może tak. Trochę tutaj... O kurde. Przejdźmy dalej. No tych jakbym tutaj wykosił, to by było nieźle, bo jest ich sporo. Dawaj, dawaj, do góry szybko. Dobra. No dobra, zróbmy zapis, zobaczymy jak to się potoczy. Ponieważ tamci... próbują skoczyć sobie na górę. Pleców nie dostanę. Dobra. No, przyspieszyłem sobie czas, ale nie wiem czy to dobry pomysł był. Dobra, jeden skoczył. Nie! Dobra, zdążyłem. No nie, jeszcze mnie prawie trafił to tak konkretnie. Tak będzie trzeba się wrócić na statek po potki, coś mi się wydaje. Dobra, ten chce tutaj w inny sposób jakoś skoczyć. No jest kombinacji, ale jakoś to idzie, nie? Także... jeżeli ja wam tego nie przyspieszę, a w sumie chyba nie, to możecie sami sobie to przyspieszyć, bo tam będzie na YouTubie przecież ten... prędkość odtwarzania. Jakby kogoś to oczywiście nudziło, nie? Żeby później nie było, że zamulam czy coś. No ale trzeba przez pewne rzeczy takie przejść, a nie chce mi się też takich waleczek przycinać, no bo później też będzie... O, czemu walek nie pokazujesz? No... tego nie było. Tego nie widzieliście, ale prawie się udało przeskoczyć do tego okna. Ty kurde tutaj! No i tak, ja trafiam w budynek. Tutaj powinienem chyba teraz... trafić w orka. Dobra, przyspieszę ten czas, może się uda. Strzelam, strzelam, ciągle strzelam. Nie wiem, gdzie to już leci. Dobra, teraz weszło. Jeden hit. Elegancko. Ej, dobrze jest. To prawda, ta cała grupa chyba za nami nie, no nie ma szans, nie pobiegła. Ale... jakąś tam część udało nam się pokonać. Dobrze jest. Nie ma co się tam napinać. Gdzie jest ten ork? On gdzieś tu skakał, biegał, nie wiem, czy poza miasto gdzieś wybiegł? No bo nie będziemy go szukać, może gdzieś wrócić czy coś, tylko że mi pleców nagle teraz nie zrobił. No dobra, czyli tam jest szaman, no i czterech w sumie, dobra, więcej, pięciu, sześciu, siedmiu chyba wojowników. Tutaj mnie tak zobaczy ktoś. Aha, przedtem byłem dalej i mnie zobaczyli, a teraz jestem bliżej i mnie nie chcą zobaczyć. O nie, tym to nie, tym to mnie nie może trafić. No dobra, biegną. Biegną, biegną. Prawie dostałem. Ale prawie robi wielką różnicę. Szybko góra. No i w sumie taki sposób, nie? Dobra, ten zaskoczył. Dość szybko tutaj wszedł. Nie wiem kiedy. Ale udało mu się. Ale nie przeżył. I tu już teraz, jak tych wybijemy, to naprawdę powinno być bardzo ok. Dobra, chciałbym w tego strzelać. Dobra. Proszę, żeby tylko pleców nie dostać. No, już właśnie dostawałem, ale na szczęście to zwiadowca i... mocno mnie nie trafił. Dobra. Nie, no dobrze to idzie, naprawdę. Spoko jest. Dam radę. No tutaj wykorzystuję... nie... wykorzystujemy sobie bardzo kuszę. Szkoda, że kuszy nie można ulepszać. Albo po prostu jakbyśmy jakąś lepszą jeszcze znaleźli, chociaż ta i tak jest spoko. By było fajnie, nie? Ile ona tam miała? 150 obrażeń chyba, no. Także no jest spoko, ale ona jest tak naprawdę kupiona. To ciekawe, czy właśnie...
gdzieś nie ominęliśmy u kogoś innego, na przykład w jakiejś innej, lepszej kuszy, nie? Ciekawe. Ale dobra. Nie, ja pierdzielę, byłem po prostu centymetry chyba od tego, od tej burzy. On musi trochę tutaj, albo z góry go może spróbujemy. Aha, tu tak nie wskoczę chyba za bardzo. Dobra, mamy save. No, na szczęście nie jesteśmy na jedną taką burzę ognistą, nie? Więc no. Jakoś tam się to udało zrobić. Tu widzieliśmy tą zupę rybną. Możemy przecież tak naprawdę te kompoty z gruszek czy coś zjeść, bo to i tak kolejne dwie, jak tam kiedyś zjemy, to znaczy jak wypijemy te kolejne dwa te kompoty na przykład, no to tam ta siła nam przecież dojdzie, co nie? Więc teraz jak potrzebujemy życia, to przecież możemy sobie tak naprawdę to zjeść. Gotowana szynka. Zjedzmy. Coś tu jeszcze mieliśmy chyba... O, jest ta zupa pomidorowa. To też tam będzie ileś tam siły, jak by trzy chyba zjemy. I dużo mięsa mamy jeszcze, nie? Smażonego. Dobra, to szybko idzie. Możemy poklikać. No i dobra, czyli jeżeli chodzi o tamtą ekipę, to tam chyba zbyt wielu nie zostało tych orków. Bo jeden i dwóch albo trzech tam dalej, no niestety tutaj Karl na przykład, Karl no nie żyje tak jak wszyscy nie żyją, tylko po prostu... No dopiero ich jakby wybili niektórych jak podbiegliśmy tutaj, jak się to wszystko załadowało. Dobrze by było tego tutaj szybko, ale tak no szybko to nam się tak za bardzo nie uda. Chociaż kurde, to pół HP już mu zjedliśmy. Dobra. No i fajnie. No i tam dwóch zostało. Ciało tamte ciągle leży, tamtego orka. Więc dobrze, bo jeżeli nawet by coś tam miał przy sobie, to to zabierzemy, nie? Ale dziwna w ogóle sprawa, albo może po prostu tak miało być? Albo po prostu... Przypadkowo jakiś tam szaman go trafił czy coś, bo tak... Bywa, tylko że no taki jest pułkownik, no dość twardy, nie? Także kilka razy by musiał taki szaman go trafić. Nie wiem, co się z nim stało, ale dobra, na szczęście to, co możemy tutaj z niego wziąć, to bierzemy pierścienie. Orkowych przywódców kolejne już jakieś tam wpadają. No cztery tylko niby tak naprawdę mamy, ale może kiedyś będzie jakaś akcja z tym, żeby je zebrać w jakiejś tam ilości i je oddać, nie? I mamy nowy wpis. Elegancko. Amulet magii Telema. A, to taki questowy, co był tam wtedy. Dostaliśmy nowy wpis i oblegająca Tamorę armia orków została zniszczona. Trzeba natychmiast powiadomić o tym namiestnika. No i jeszcze to w sumie zostało tak naprawdę, żeby tych wojowniczych troli odnaleźć. Oraz te okręty trzeba sprawdzić tam gdzieś tam na plaży. I zobaczyć, czy tam właśnie jakiegoś orka nie ma. No i te dwa trole jeszcze na wojownicze zostały tak naprawdę, nie? Więc no, będzie trzeba to sprawdzić, zanim wypłyniemy stąd. Wtedy chyba może w sumie na koniec poinformujemy sobie tego Bruno, nie? Jak już będziemy mieli wszystko. No tutaj niestety chyba... Jeżeli chodzi o miasto same, no to nikt nie przeżył. No ciężko by było, żeby ktokolwiek przeżył z taką armią orków, no bo to jednak była armia. Także, no. Jeżeli już, no to tylko tam na zamku, no to tam wiemy w sumie, no bo tam naprawdę to byliśmy, nie? No dobra, tak sobie jeszcze tu pozabieramy coś. I jeszcze jeden jakiś odcineczek pewnie z tego będzie, nie? Może jeszcze po tym jakieś zadania będą? Zobaczymy.
Ale to takie będą dość szybkie akcje, no tutaj dużo czasu po prostu na wybicie tych orków poszło i tyle. Bo tutaj chyba już więcej ich nie ma. No w sumie tak to byśmy wpisu nie dostali raczej. No i tutaj są już paladyni, w ogóle tak dziwnie blisko ci orkowie tu stali, a tu zaraz obok są paladyni. No dobra, i będzie trzeba tam tych orków jeszcze odnaleźć. W sensie tam, gdzie są te okręty i te trolle dwa. No i kurde, to też jest tak, że tutaj te lasy mają w sobie jakieś nowe potwory. Więc no... Trochę mi się nie chce. Ale będę musiał chyba to powywijać. I wiecie co? Zastanawiam się, czy aby tego nie zrobić sobie poza odcinkiem. Żeby po prostu to, co tutaj mamy do zrobienia, bo to w cholerę czasu zejdzie. A tak to... Jak zrobię sobie to poza odcinkiem, będzie szybciej. No i tak to będzie, no... Zaoszczędzenie czasu, tak naprawdę. Więc może po prostu... Robimy sobie tak... Że teraz na tym to sobie skończymy, bo i tak dobrze poszło. Ja skoczę sobie na statek, zobaczę co z tą alchemią i tak dalej. Odnajdę te statki orkowe. No i będziemy to kończyć tutaj, nie? No i z tymi właśnie, z tym wybijaniem tych potworów, no to... W sumie to może ich tak, aż tak dużo tu chyba nie być, szczerze mówiąc, no bo tutaj te lasy to jakoś tak... Ostatnio tutaj tych wilków trochę było. No dobra, może trochę tego będzie. Ta wyspa nie jest mała. Chyba, że coś ciekawego pojawi, to może wtedy to wrzucę. Nie wiem, dobra, zobaczymy. Na razie to i tak sobie kończymy. Także trzymajcie się, do kolejnego. Cześć.